Hej kochani, tu Julka, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś wyjątkowym, tak jak zawsze zresztą. Dobra, no, tylko żartuję. Dzisiaj razem z Wami, wspólnie, chciałam poruszyć ważny temat. Ważny temat dla mnie, jak i dla Ciebie, oglądającej mnie osoby. Temat, który dręczy wszystkich, ale w sumie nie jest często poruszany, bo jest to temat, tak jak wiele tematów, po prostu temat tabu. Nie rozmawiamy o tym, dlatego że nas to boli. Ale tak jak ja zawsze wszystkiemu na przekór, chcę dzisiaj poruszyć ten temat i mam nadzieję, że komuś pomogę, jeśli mi się uda. Chciałabym, abyście teraz wszyscy siedzący tam zadali sobie jedno pytanie. Czy lubisz siebie takiego, jakim jesteś? Czy lubisz swój nos, swoje nogi, pupę, twarz, ręce, styl ubierania się, styl makijażu, styl chodzenia? Czy ty to wszystko lubisz? Czy ty to wszystko akceptujesz przede wszystkim? Czy akceptujesz siebie? Zadaj sobie to pytanie. Jeśli odpowiedzieliście tak, jestem z Was mega, mega dumna i po prostu jestem mega dumna i mam nadzieję, że większość z Was tak odpowiedziało. Chciałabym, aby większość z Was tak odpowiedziało, ale zdaję sobie sprawę ze szczerego serca, że 80% z Was właśnie pomyślało, czego w sobie nie lubi. Ile rzeczy w sobie nie lubi, ile rzeczy w sobie nie akceptuje i ile rzeczy przeszkadza Wam w sobie samym. A dlaczego? Dlaczego jest tyle rzeczy, które nam przeszkadza w samych nas? Dlaczego na siłę próbujemy sami sobie znaleźć kompleksy, sami sobie szukamy wad i sami siebie próbujemy, powiedzmy, ulepszyć, bo w XXI wieku po prostu próbujemy się ulepszyć, a po co? Po co nam to? Dlaczego my to robimy? Jak zauważyliście, 90% czasu, 90% moich vlogów widzieliście mnie bez makijażu. A dlaczego? Nie zadawaliście sobie nigdy tego pytania? Może dlatego, że jestem leniwa i po prostu nie chcę mi się malować? Może dlatego, że tego nie lubię? A może dlatego, że nie mam hajsu na kosmetyki? Myślę, że to nie było żadne z tych. Pokazuje się 90% czasu we vlogach bez makijażu, dlatego że akceptuję siebie. Dlatego, że akceptuję to, jak wygląda moja twarz. Dlatego akceptuję, że mam jakieś krosty, wypryski i ja się tego nie wstydzę. Oczywiście wcześniej tak, miałam jakieś tam swoje również kompleksy i tak dalej, ale nie miałam zamiaru jakoś specjalnie drążyć w ten temat i po prostu zaakceptowałam siebie i jestem z tego mega, mega dumna i ja się nie wstydzę tego, jak wyglądam, nie wstydzę się tego, że mam krosty na czole, czy że nie mam symetrycznej twarzy, nosa, czy mam różowe policzki, nie wstydzę się tego, dlatego że taka jestem. I zaakceptowałam siebie i jestem z siebie mega dumna. Pokazuję się właśnie taka Wam, dlatego że chcę, abyście Wy również mnie taką zaakceptowali, taką po prostu naturalną. Ja wiem, że Wy mnie taką najbardziej lubicie, taką naturalną, wygadaną, wyszczekaną czasami, jak to się mówi, po prostu naturalną. Mnie, ja właśnie taka jestem. Dajmy na pierwszy ogień makijaż. Ulepszenie się makijażem. Zastanawiałyście się, ile z Was zastanawia się 15 minut przed wyjściem, czy się dzisiaj umaluję, bo przecież jak wyjdę na ulicę bez makijażu? Normalnie po prostu bierzesz buty i wyjdziesz. To nie ma takiego wielkiego znaczenia. Dla wielu z Was prawdopodobnie makijaż jest pasją, dla innych przyjemnością, może i pracą. Wielu z nas jest również obowiązkiem, bo wydaje nam się, że bez makijażu jesteśmy gorsze. Jesteśmy inne, jesteśmy naturalniejsze, ale nie jesteśmy gorsze. Jesteśmy tak samo piękne. Malujemy się po to, aby ukryć nasze jakieś niedoskonałości, które wszystkie z nas mają. Wszystkie. Nie ma kobiety z perfekcyjną twarzą, z perfekcyjną cerą i tak dalej, i tak dalej. Nie ma, po prostu nie istnieje. Ja osobiście myślę, że to właśnie w nas jest piękne. Ta naturalność, to, że nie jesteśmy perfekcyjne, nasze niedoskonałości są piękne, bo jakbyśmy wszyscy byli tacy wypicowani, idealni, to bylibyśmy nudni, moim zdaniem. To, że jesteśmy naturalni, właśnie czyni nas pięknymi. Wiele kobiet nie jest właśnie tego w stanie zaakceptować i osobiście w XXI wieku kobiety bez makijażu na ulicy możemy policzyć na palcach jednej ręki i osobiście nie mam nic do tego, bo lubię patrzeć na piękne kobiety również, na kobiety ładnie pomalowane. Przede wszystkim, jeśli Wy nie zaakceptujecie samych siebie, takich jakim jesteście, że macie krótkie nogi, że jesteście niskie, że macie mniejsze piersi niż inna kobieta, bo to jest jeden z większych kompleksów, które właśnie posiadają kobiety, a że macie krótsze ręce, różne, różne rzeczy. Kobiety już naprawdę są w stanie wymyślić wszystkie możliwe kompleksy, jakie tylko istnieją i w sumie nie wiem po co czasami, może po to, żeby się dobić albo po to, że
inna kobieta wygląda ładniej, piękniej, ale nie wiesz, ile czasu ona spędziła przed lusterkiem i nie wiesz, ile wydała na swoje kosmetyki, a więc nie jesteśmy się w stanie w ten sposób porównywać. Każdy jest inny, ale każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Po prostu musimy to odnaleźć, bo jeśli my sami siebie nie zaakceptujemy, to inni nas też nie zaakceptują. Inni nie znajdą w nas piękna, jeśli my nie znajdziemy tego piękna w samych nas. Bo wszystko zależy od Was. Ja już Wam tyle razy mówiłam. Wszystko zależy od Was. Zaakceptujcie siebie, a inni Was również zaakceptują. Bo jak dla mnie maskara i róż na policzkach to nie są najważniejsze rzeczy na świecie. Jest to część tego świata. Ale nie najważniejsza, nie priorytetowa przede wszystkim. A więc Ty teraz tam wstań. No, podnieś dupkę, wstań. Idź do lustra. Powiedz sobie, że jesteś piękna. Piękny. No powiedz to, nawet jak wydaje Ci się, że jest to głupie, to po prostu to zrób. I rób to każdego poranka, kiedy wstaniesz z rozczochranymi włosami. Mów sobie, że jesteś piękna. Odnajdź piękno w sobie, a zobaczysz, że inni również je znajdą. I będą Cię kochać taką, jaką jesteś. Bądź naturalnie piękna i kochaj siebie. Zapamiętaj zawsze, że wygląd to nie wszystko. Zaakceptuj siebie, kochaj siebie, bo ja Cię już kocham. Takim, jakim jesteście. Pa, pa.